Nie każdy drapieżnik musi być ogromny. W tym odcinku przedstawiam 10 niezwykle niebezpiecznych pasożytów. Miejsce 10. Ten występujący w czystej wodzie pierwotniak atakuje system nerwowy człowieka. Jego obecność potrafi doprowadzić do śmierci w ciągu zaledwie tygodnia, a śmiertelność w wypadku zachorowania wynosi aż 98%. Miejsce 9. Kolejny pasożyt, którego nazwy nie wymówię. Ten po zjedzeniu przez ślimaka przyjmuje kontrolę nad jego ośrodkiem nerwowym, pozwalając na zjedzenie żywiciela przez ptaki, które stanowią dla pasożyta organizm docelowy. Miejsce 8. Ampulex compressa. Owad ten atakuje karaluchy poprzez wstrzyknięcie jadu blokującego ich instynkt obronny. Karaluchy są następnie wykorzystywane jako żywiciele dla larw pasożyta. Miejsce 7. Słoniowacizna. Jest to schorzenie powodowane przez tropikalne robaki zwane nicieniami. Zaglejące w tkankach larwy mogą prowadzić do bardzo poważnego obrzęku nóg oraz genitaliów. Miejsce 6. Cordyceps. Jest to grzyb, który atakuje układ nerwowy mrówek, zmuszając je do opuszczenia kolonii i spinania się na wysoko położone rośliny. Następnie grzyb wykwita z głów żywicieli, przystępując do rozsiewania zarodków. Miejsce 5. Dracunculus. Ten osiągający nawet metr długości pasożyt może zostać złapany poprzez picie zanieczyszczonej wody. Stanowi on źródło palącego bólu powodowanego podczas przechodzenia przez skórę swego nosiciela. Miejsce 4. Toxoplasma gondii. Pasożyt przyjmujący niejako kontrolę nad umysłami gryzoni, eliminując ich strach przed kotami i doprowadzając do bycia złapanym. Przypadek zainfekowania ludzi może prowadzić do ospałości i opóźnienia czasu reakcji. Miejsce 3. Wandelia. Niewielka ryba występująca w dorzeczu Amazonki, żywiąca się krwią swych żywicieli. Ryba ta po wyczuciu moczu wchodzi do organizmu swej ofiary za pośrednictwem genitaliów. Miejsce 2. Wolbachia. Bakteria ta zabija męskich przedstawicieli zainfekowanego gatunku, zmuszając pozostałych do zmiany płci. W efekcie bakteria rozprzestrzenia się poprzez jajeczka. Można powiedzieć, że to niejako gender aktywista. Miejsce 1. Mucha śrubowa. Owad ten składa larwy w otwartych ranach zwierząt, najczęściej hodowlanych. Po wylęgnięciu się larwy dosłownie zjadają swego gospodarza żywcem. Straciłem moją komiksową ścianę, straciłem biurko, ostatecznie wylądowałem tutaj w małej klitce, żeby jakość audio była jak najlepsza, specjalnie dla was. Wypiszcie w komentarzach, jakie inne pasożyty znacie. Poza tym koniecznie sprawdźcie najnowszy odcinek Ponków o maturach. Kliknijcie tutaj albo zobaczcie link w opisie na dole. I to by było na tyle. Piona!